Dzień dobry, w moim studiu Agata Budzyń z Home Lab. Dzień dobry, witam cię, Agnieszko. Agatko, dzisiaj porozmawiamy o jesieni, która jest już w pełni, która jest dla nas dość trudnym okresem. W tym czasie mamy wiele wyzwań zdrowotnych przed sobą. Dlaczego tak się dzieje? Jesień i zima to dla naszego układu odpornościowego duże wyzwanie, ze względu na to, że mamy dużą zmianę temperatury. Jeszcze do niedawna mieliśmy bardzo ciepłe dni, natomiast teraz już te wartości schodzą do prawie wartości ujemnych, więc nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Jeszcze chodzimy w takich letnich ubraniach, a niestety już wypadałoby założyć kurtkę czy płaszcz. No i niestety jesteśmy bardziej wtedy podatni na infekcje, przez to, że ta nasza odporność jest osłabiona, zmniejsza też się nasłonecznienie, skraca długość dnia, no i to wszystko sprawia, że ten nastrój nasz się obniża, mamy mniej energii dużo, więc tutaj ta odporność, no niestety... Trochę nam szwankuje. Tak, dokładnie. Mhm. A jakie są twoje ulubione sposoby na wzmocnienie tej odporności? Oczywiście tutaj napomknę o zdrowym odżywianiu, bo około 70% odporności pochodzi z jelit, więc to, jak my się odżywiamy, czy jemy przetworzone produkty, czy warzywa, owoce, będzie później determinowało to, jak nasz organizm będzie radził sobie właśnie z taką stycznością z patogenami. I tutaj chciałabym wspomnieć również o tym, że warzywa i owoce to jest oczywiście w naszej diecie podstawa, nieodzowny element, natomiast jeśli chodzi o takie surowe produkty, one mogą mieć właściwości wychładzające, więc w tym okresie jesienno-zimowym warto spożywać posiłki ciepłe. Oczywiście nie mówię, żeby w ogóle z nich rezygnować, tylko może zamienić na jakąś zupę krem z dużej ilości warzyw, czy zjeść ciepłą owsiankę rano z dodatkiem miodu, z owoców, orzechów. I taki ciepły posiłek, nawet z rana, będzie nas rozgrzewał od środka i dodawał nam energii na cały dzień. I oczywiście też zachęcam do spożywania kiszonek, między innymi ogórki kiszone, kapustę kiszoną, które też będą bardzo dobrze wpływały na nasze jelita. No i nie zapominajmy o produktach, które są bogate w witaminę C i suplementacji witaminą D. Ale oczywiście aktywność fizyczna też jest bardzo potrzebna, żeby ten organizm nabierał tej odporności jeszcze bardziej. Na świeżym powietrzu oczywiście tym bardziej. No właśnie, bo ta witamina D u nas się zmniejsza, wytwarzana jest pod wpływem promieni słonecznych, których, jak wspomniałaś, jest w tym czasie mniej, więc to zdecydowanie jest ta witamina, o którą powinniśmy zadbać w organizmie. Wspomniałaś o ubieraniu się. Jak powinniśmy ubierać się jesienią? No niestety teraz już mamy chłodne dni, więc ja zalecam ubieranie się na tak zwaną cebulkę, czyli warstwami. I pamiętajmy o tym, aby ubierać takie przewiewne bardzo ubrania, ze względu na to, żeby ta wilgoć jednak gdzieś tam uchodziła, odparowała, żebyśmy później nie mieli efektu, że się spocimy i zaraz wychłodzimy. I to może sprawić, że ten nasz organizm będzie wychłodzony i będzie bardziej podatny na to, że ten układ odpornościowy nie pracuje tak, jak powinien i możemy złapać infekcję. No właśnie, teraz mamy bardzo dobry dowód na to, że rano mamy zimne poranki, a popołudnia już są ciepłe, dzisiaj ma być 15 stopni i cieplutko, więc to jest bardzo istotne, o czym mówisz, żebyśmy mogli w ciągu dnia dostosować to ubranie do pogody. Tak, do akurat panujących warunków i to, o czym powiedziałaś, że rano jest inna temperatura w stosunku do tego, co jest później w ciągu dnia. I zachęcam również do noszenia czapek, szalików i rękawiczek. Nie wstydźmy się tego, apeluję, dokładnie. Nie wstydźmy się nosić czapek i szalików. Dokładnie, bo tak często jest, że no nie chcemy wyjść w tej czapce, bo już nie pasuje do naszego wystroju w ciągu dnia. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że zdrowie jest jednak ważniejsze niż sam ten wygląd, a przez dłonie i głowę ucieka bardzo dużo ciepła. Więc to jest naprawdę bardzo ważny element naszego ubioru. Mówiłaś też o jedzeniu. Jakie produkty oprócz tych warzyw, które są podstawą, powinny znaleźć się w naszej codziennej diecie? Polecam jedzenie sezonowo produktów,
czyli te, które są w danym momencie zbierane. Jesień jest takim bardzo obfitującym okresem, kiedy mamy bardzo dużą ilość warzyw, owoców, które są zebrane na świeżo, więc one są i świeże, i też mają dużo wartości odżywczych, ze względu na to właśnie, że są po zebraniu od razu trafiają na rynki czy do sklepów bezpośrednio. No i oczywiście też mają mniej pestycydów, środków chemicznych, przez to, że nie leżą tak długo, że ten transport jest krótki. Więc tutaj zachęcam do jedzenia sezonowo. W tym momencie mamy między innymi dynie, buraki, marchew, pietruszkę, jest bardzo obfito. Te dary natury, korzystajmy z nich. Czy owoce, gruszki, jabłka, śliwki, żurawina. Czy zioła również. A nasze polskie jabłka są najlepsze na świecie. Tutaj dokładnie, wspomnę. Tak. Jest jedna z największych produkcji na świecie. Także zachęcam do korzystania z tego, co teraz jest. Bardzo popularne jesienią i zimą w sumie również są tak zwane herbatki rozgrzewające. Jakie one mają właściwości? Tak jak wcześniej wspomniałam, te ciepłe posiłki czy napoje to bardzo ważny element właśnie w tym okresie jesienno-zimowym. Jeśli chodzi o herbaty, to zachęcam, żeby zawsze gdzieś tam ten dodatek był, czyli na przykład imbir, goździki, żeby dodawać takie produkty, czy nawet gałązkę rozmarynu, przyprawy korzenne, czy nawet odrobina soku, ale oczywiście bez cukru takiego. Czy, nasze polskie maliny, przepyszne. Tak. I zdrowe. Z dużą ilością witaminy C, więc dodajmy do takich herbat różne dodatki, które będą miały właściwości i rozgrzewające, i dobrze smakują, a ponadto mają właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. I też zachęcam do picia ziołowych herbat, czy melisy, mięty, rumianku, jak również soku na przykład z czarnego bzu, żeby dodać do takiej herbaty, czy tak jak wspomniałaś, soku z malin, czy na przykład z ziela jeżówki purpurowej. Mm-hmm. I oczywiście jeszcze wspomnę dla miłośników kawy o pumpkin spice latte, czyli takiej kawy latte z dodatkiem dyni i przypraw korzennych, które też mają właśnie właściwości rozgrzewające. Tej kawy akurat nigdy nie próbowałam, muszę spróbować. A powiedz, w jaki sposób badania mogą przyczynić się do utrzymania naszego zdrowia, bądź też wzmocnienia naszej odporności? Badania profilaktyczne powinniśmy robić tak naprawdę przynajmniej raz w roku. Tutaj pod kątem odporności warto też wykonać badanie poziomu witaminy D. Oczywiście co roku powinniśmy badać i morfologię, i glukozę, czy badanie ogólne moczu, i oczywiście więcej tych badań powinno być. Czy na przykład też fosfatazy zasadowej, która może nam powiedzieć, czy mamy niedobór cynku, a cynk też jest bardzo ważnym tutaj elementem, jeśli chodzi o działanie naszego układu immunologicznego, więc takie badania powinniśmy przynajmniej raz w roku wykonać. Dzięki aplikacji HomeLab możemy takie pobranie krwi zamówić do domu i później wynik w postaci PDF-u będzie również w aplikacji, czyli wszystko możemy wykonać w domowym zaciszu. A jest to o tyle istotne, że w tym sezonie infekcji różnego rodzaju unikamy wizyty w przychodni i dzięki temu unikamy też tych bakterii infekcji. Zarazków, które tam na pewno inni zakażeni przynoszą. Tak, dokładnie. Teraz jest właśnie okres, kiedy jest bardzo dużo różnych infekcji, więc taka usługa będzie na pewno dla nas komfortem w takim domowym zaciszu. Mm-hmm. Wspominałaś wcześniej o aktywności ruchowej. No, jesienią ta aktywność ruchowa to nam wydaje się czymś strasznym, bo jest zimno, ciemno i w ogóle nam się z domu nie chce wychodzić, więc jakie aktywności sportowe na jesień byś nam poleciła? Ja zalecam jakąkolwiek aktywność fizyczną. Ważne, żeby się ruszać i żeby wybrać to, co lubimy, żeby się nie zniechęcać po prostu. Oczywiście jakieś takie bardzo intensywne treningi obciążające nasz organizm mogą jakby tutaj mieć
odwrotny skutek. Mhm. Więc wybierajmy to, co lubimy, idźmy na spacer do lasu, jeśli mamy taką możliwość oczywiście, czy do parku, zabierzmy swoją sąsiadkę, czy koleżankę. Czy psa. Czy psa, dokładnie. I wyjdźmy na zewnątrz, żeby poddychać tym świeżym powietrzem. Jeśli jest słońce, to też, żeby skorzystać z tych promieni takich naturalnych. I nabyć witaminy D jednak. I nabyć witaminy D oczywiście. Czy rower, czy bieganie, też jak najbardziej. Natomiast mówię, no tutaj, żebyśmy się nie zniechęcali, warto wybrać to, co lubimy. Po prostu. Czy wystarczy zwykły spacer? Dokładnie. Bardzo dziękuję Ci za te cenne informacje. My oczywiście zachęcamy naszych czytelników, widzów i słuchaczy do aktywności sportowej, do zdrowego odżywiania się i przede wszystkim do niepoddawania się jesiennej chandrze. Dziękuję Ci za rozmowę. W moim studiu gościła Agata Budzyń z Home Lab. Bardzo.